kolejna Bykarskiego. Jest Raginic, są straty związane z Bitwą Iźnieńską, związane z Raginicem, a wielką postacią jednak porucznik Brykalski. Przyszedł czas, żeby go tu uświetnić, zrobić mu pomnik, bo murale są formą pomnika. Wydaje nam się, że całość kompozycji jest kwintesencją w ogóle i bohaterstwa, i portretu Brykalskiego, też związanego z fachem, jaki miał, był artylerzystą, był, w związku z tym mamy te działa prawosławne, które tam w Wiźnie niszczyły czołgi. Sytuacja wojenna, związana też z mapą. Kompozycja wpisana gdzieś tam w sytuację też przestrzeni, którą mamy w Wiźnie, czyli te wszystkie szarości, wszystkie brązy, sepie. Tak mi się wydaje, że bardzo wpasowana w całą kompozycję. Projekt jest Oli Zawierty, mojej studentki, oczywiście też konsultowany przeze mnie, z Rafałem Roskowińskim. No, cała droga jakby projektowa. No, zdarzenie jest takie, że jesteśmy teraz tutaj i realizujemy. Najpierw trzeba było się zapoznać z historią. Postacią taką wyjściową do projektu był właśnie Brykalski. Bo jestem studentką trzeciego roku malarstwa. Projektowaliśmy z profesorem Chmielowcem na drugim roku, natomiast moja pierwsza realizacja realnie na ścianie. To jest wyzwanie, namalowanie takiego muralu? Tak, z tego względu, że jest duży format, należy malować bardziej plamami. Przede wszystkim wymaga wiedzy historycznej, to jest raz. Też pewnego zaangażowania emocjonalnego, no i przekonania do tego, co robimy. No to jest istota rzeczy w tym wypadku. Wow, miasteczko murali. Ja nawet nie wiedziałem, że 7, bo robimy to bardzo spontanicznie i dowiadujemy się, że 7. Myślałem, że jest więcej de facto. Każdy mówi, że pierwszy jest najlepszy. Zatrzymują się bardzo często przed tamtym muralem. Widzimy właśnie, że zatrzymują się, robią sobie zdjęcia. Jest zauważalny. I być może, że trzeba zamknąć chyba ten cykl, bo jak nawet mieszkańcy przechodzą i też ja mówię to, że ja to odbieram bardzo dobrotliwie, że znowu wojna. Ja nie mam prawa zamykać przede wszystkim. Mówimy tak, że to jest ostatni. Natomiast artystów nie da się zamknąć w jakimś tam formule, jeśli będziemy mieli koncepcję na dalszą sytuację związaną z Wizną, bo wszystkie murale wiźnieńskie są związane z Wizną, prawda? Czy to będzie z przyrodą, czy z powstaniem styczniowym, czy bitwą wiźnieńską, one mimo wszystko są bardzo mocno związane z regionem.